Materiał powstał dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Witam serdecznie na kanale Station Nord, z sali wykładowej Station Nord w Krakowie. O czym dzisiaj? Otóż na początku książki Prosperity Training napisałem: zrób listę wszystkich swoich pragnień i marzeń, wszystkich swoich życzeń i przeczytaj książkę Prosperity Training. Lektura pomoże ci zweryfikować pragnienia. Z niektórych trzeba będzie zrezygnować, inne wymagają korekty, jeszcze inne zmiany motywacji. A jeszcze inne trzeba po prostu inaczej postawić. Pamiętaj, błąd może tkwić w metodzie. Kiedy poznasz się z metodą, własne refleksje i wysiłek zbliżą cię do realizacji siebie. I hope so. No to w takim razie parę słów o metodzie. Tak, no więc zrób listę wszystkich swoich życzeń. No, nasłuchałem się takich opowieści ludzi, którzy chodzili na jakieś dziwne treningi albo czytali jakieś dziwne książki i tam kazali im spisywać wszystkie swoje życzenia. No, jeden spisał pół zeszytu. No dobrze. A potem mu kazali to przepisywać. No dobrze. A potem jeszcze lepiej. A potem kazali mu to powtarzać, żeby przemówił do podświadomości. No, piramidalna bzdura. Przede wszystkim podświadomość jako podświadomość nie rozumie języka umysłu, a umysł nie rozumie języka podświadomości. A jeżeli nie wierzysz, to mogę ci to udowodnić i tu i teraz. No powiedz mi, co w tej chwili mówi do ciebie twoja podświadomość? No mam nadzieję, że nie kukuryku na patyku. Albo jeszcze lepiej, srutu to tu majtki z drutu. Ale to nie znaczy, że to ćwiczenie, lista swoich życzeń jest bezsensowne. Jest sensowne. Pod jednym warunkiem, że wiemy, jaka jest jego funkcja. No, no po co robimy takie rzeczy? Zrób listę swoich życzeń. Po to, żeby wydobyć z siebie dużą ilość życzeń i po to, żeby odkryć, które są żywe, które są autentyczne. Bardzo często potrzebujemy do tego sprzężenia zwrotnego, czyli jakby prowadzący, który jest w stanie rozpoznać, które życzenia są żywe. Dlaczego? Dlatego, że żywe życzenia wynikają z potrzeby, a tam, gdzie jest potrzeba, tam jest energia do realizacji. Jeżeli nie możesz czegoś zrealizować, no to popracuj nad swoją potrzebą, a wtedy energia do realizacji pojawi się, a bez energii to specjalnie wiele nie zdziałamy. Czyli można powiedzieć, ta lista życzeń to jest wyrywanie chwastów, pewna selekcja. Przede wszystkim, żeby usunąć te życzenia, które są nie nasze, te, które są z telewizji, te, które po prostu głupkowato podsyła nam otoczenie, które gdzieś tam łyknęliśmy w przerwie na fajce albo w przerwie na piwie, ale jakby to nie działa. Życzenia, które są żywe, są faktyczną informacją o nas i faktyczną informacją o tym, czego chcemy. Czyli problem nie polega do końca na życzeniach, ale problem polega na tym, że większość ludzi nie wie tak naprawdę, czego chce. Wydaje im się, że tego chce. Spotkałem masę ludzi, którzy mówili: chcę zarobić pieniądze, chcę zarobić pieniądze. Albo chcę tam, nie wiem, wyjść za mąż. Ani nie wyszli za mąż, ani nie zarobili pieniędzy. Z tego wynika jakby, że nie chcą. Czyli w związku z tym selekcja podstawowa życzeń, wydobycie z siebie i jeżeli ktoś nam potrafi wskazać, które z tych życzeń są żywe, one mają szansę na realizację i one są informacją do nas. No, oczywiście mnożenie wyobrażeń, w szczególności, można powiedzieć, fantazji, wcale nie pomaga, prawda? Jesteś zwycięzcą, a będziesz diamentem. No, powiem szczerze, że to jest dla mnie taki trochę humor zeszytów. Ale
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie podążają za destrukcyjną wyobraźnią? No, o tym opowiada historia pacjenta wyleczonego przez psychiatrę. I psychiatra mu mówi, no drogi panie pacjencie, jest pan wreszcie zdrowy. No, pacjent na to. No i co z tego? Przedtem, doktorze, to ja byłem Napoleonem. A teraz? Teraz to ja jestem nikim. Może lepiej być nikim, ale z ziemi, bo to daje szansę. Fantazji nie da się zmieniać, a rzeczywistość można, przynajmniej w jakimś stopniu i przynajmniej drobnymi krokami. Jak to mówią, powolutku przez ogródek idzie sobie krasnoludek. No to cóż, życzę wam wolności od destrukcyjnej fantazji i głupocizny i no nie dajcie się robić w konia. Stąpajcie po ziemi. To naprawdę daje oparcie o siebie. Wszystkiego dobrego. Nasze kursy dostępne są online na www.prosperitytraining.pl, a książki, audiobooki i e-booki na www.navisnord.eu.